zajmie się tematem. Temat jest trudny, temat, o którym się dużo dyskutuje, ale chyba głębiej rzadko kto próbuje wejść. Czyli my się ślizgamy po temacie problemu, jakim jest emigracja, sprowadzając do kilku liczb 40 milionów ludzi po ogóle Polaków za granicą, 20 gdzieś tam wywiadzie aktywnych, po których można się starać, 2 miliony ostatnio ujechało i tak dalej, i tak dalej. I jakby na tym wszystkim to wszystko jakby zamyka, czy też zasłania nam to, co wydaje się, że rzeczywiście jest problemem. Czy nie jest tak, że nasza forma transformacji po 1989 roku właśnie sprowadzała się przede wszystkim do wymiaru gospodarczego z mniejszym naciskiem na społeczny, a tym samym świat zewnętrzny, świat magiczny, niezwykle atrakcyjny, on wali, bo to nie jest tylko i wyłącznie, czy nie jest tak, że nie sprowadza się tylko i wyłącznie do kosztów pracy, czy też opodatkowania, bo Polacy mówią do państw, w którym systemy podatkowe są naprawdę z tego obciążenia katolickiego, czy też z Nisa, czy kogokolwiek gdzieś tam zidentyfikujemy. Ale jest coś innego w tym państwie. Jest jakaś wartość, jest pewien model kultury, do którego my jeszcze nie potrafiliśmy zbudować naszego państwa, czy też zbliżyć w tej relacji. A może też jest tak, że nam się oczywiście wydaje, że tam jest fajnie i lepiej, ale jak już się pojedzie, to trudno się wrócić i przyznać, że w tej mniejszej miejscowości, czy w naszym kraju są pewne rzeczy lepsze, bardziej wartościowe. Ja miałem w swoim życiu, podobnie jak kolega, jakiś tam moment, w którym się jeździło i 15 lat temu za granicę, w wieku 16-17 lat do Toskawki zbierać wakacje. Może to nie była dłuższa migracja, ale moment, w którym się pracowało w cudzysłowie w obcej przestrzeni, to wszystko było lepsze, ale z drugiej strony pamięta się dokładnie te chwile i wygrane, i przegrane, i decyzje ostateczne, żeby w kraju zafunkcjonować i tutaj działać. I zastanawiam się nad tym, czy tak naprawdę to zależy od warunków, które w wymiarze takim czysto decyzji rządzących się wytwarza, czy to nie jest tak, że w Polsce to, czego zabrakło w 1989 roku, to takiej obywatelskości i wzajemnego wsparcia ludzi, którzy funkcjonują w danym państwie. Czyli gdzieś tam te podanie ręki w krótkim okresie, bo też zadaję pytanie w tym momencie, na ile utrwalają się te relacje migrantów z Polaków za granicą, na ile one są tylko i wyłącznie pewnymi przykładami indywidualnymi, gdzie oni sobie wzajemnie pomagają, na ile oni tworzą rzeczywistą relację, nie chcą użyć słowa komuny, ale w jakiś sposób wspierają się nawzajem. Bo to, z czego, o czym cały się słyszy, czy się dyskutuje, to że poszczególne racje na świecie potrafią o siebie zadbać, a Polacy jakoś nie bardzo, nie tylko w Polsce nie potrafią siebie wzajemnie zauważyć i pomijają, nie szukając wielkich rzeczy, jak idąc po ulicy i nie widząc, że żyją w tym samym kraju, rzucają petli na ulicę, czy też zostawiają butelki po imprezie. Bo to może nie jest istotne, gdyby tak przyrównać do wielkich rzeczy, ale od tego się zaczyna życie w wspólnocie. Więc na ile te wspólnoty w ogóle tam powstają, na ile brak tej wspólnoty zdecydował o tym, że ci ludzie zdecydowali się szukać innej wspólnoty, czy te wspólnoty są rzeczywiste, czy magiczne, czy one rzeczywiście utrwalą obecność tych Polaków za granicą. To jest tak, że my się bardzo dobrze asymilujemy w tych krajach, w których po prostu żyje się lepiej niż tutaj. Te anglosaskie kraje, przecież w nich się żyje bardzo przyjemnie. To rzeczywiście jest bardzo widoczna różnica. Tutaj rzeczywiście nie ma takiego podejścia przyjaznego. I my się mieszamy w to towarzystwo. I właśnie czasem
zapominamy o takiej polskiej sprawie, o tym, że możemy coś zrobić wspólnie, bo po prostu asymilujemy się z nimi. Jesteśmy dobrymi imigrantami, to wszyscy podkreślają, że ciężko pracujemy i przynosimy ogromne, ogromne zyski dla tych gospodarek, które zamieszkują Polacy, którzy stąd emigrują, ale właśnie nie potrafimy się jakoś zebrać i zawalczyć o tę wspólną sprawę tych właśnie stowarzyszeń, takich zrzeszeń, organizacji polonijnych jest niewiele w Wielkiej Brytanii. Jedną z nich tworzy bohater tej książki. To właśnie ten, o którym mówiłam, że odwiedza te groby tych, którzy wyemigrowali, żołnierzy wyklętych też. Natomiast rzeczywiście brakuje takiego przyjaznego podejścia też właśnie administracji, to co powiedział Rafał do obywatela. A my, no właśnie, wybieramy te kraje, w których przyjemniej się żyje, ale zaraz zapominamy. Mówi się nawet, że Polak Polakowi wilkiem, tak, za granicą, bo że gdzieś tam pójdzie się do Polaka do pracy, to zaraz oszuka z czystej zawiści. Czy to są stereotypy, to czy nie, to ciężko to stwierdzić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jak wyjeżdżamy, to już czujemy się zaraz Anglikami za chwilę i trochę zapominamy o tym, że moglibyśmy coś zrobić też dla kraju. Nie jestem tutaj bohaterem tego spotkania, ale nie mogę się powstrzymać. Mi przypomnę, że kiedyś robiłem takie reportaże ze Stanów. One zresztą w końcu w TVP nie został ten, który był źle emitowany, bo rozmawiałem z urzędnikiem imigracji nordamerykańskiego. Oczywiście spróbuj teraz w TV. Nie wiem, dużo pewnie już dawno gdzieś tam zginęło, żeby wciągać. Ale w każdym razie pytam go, czy to jest prawda, że Polacy rzeczywiście tak dużo na czarno pracują, no bo dlatego te wizy dla Polaków są niedostępne, że statystyka jest koszmarnie wysoka. A on mi mówi, tak, nie gdzie tam. Po prostu jakiś Portorykaniec, czy inny tam ma pracę, to wszyscy jego rodacy murem. Mogę na Google po prostu się nie da tego wyśledzić. A Polak jak gdzieś robi na czarno, to 10 dni Polaków nam natychmiast do nosa na niego przysyła. I my po prostu musimy to, tak powiem, zareagować. I stąd są te takie statystyki. No, to było w Ameryce, rozumiem, że społeczność Polska w Wielkiej Brytanii no, jest zupełnie inna. Taka sama. No, i z Ameryki też tu jest historia. Dwie. Cóż zrobić, jeszcze przyszła mi taka refleksja pocieszająca, że wprawdzie młode Polki chętnie rodzą dzieci na Wyspach Brytyjskich niż w Polsce, ale za to już takie bardziej dojrzałe Polki i Polki z Wysp Brytyjskich na zabiegi medycyny estetycznej przyjeżdżają do kraju, bo pewne, że nie tylko w Polsce się mniej zarabia, ale też często za różne rzeczy w Polsce najmniej jakości się mniej płaci. A to nie tylko kobiety, mężczyźni wybierają tu dentystów na przykład. Żeby nie było, że tylko kobiety. Będzie ostatnia szansa, żeby zadać pytanie, zanim będzie szansa na zdobycie autografu. Później powiesz. Ja wiem. Istotnym elementem integrującym Polaków tak u Kościoła, tradycji, jak w tych historiach tej nowej migracji, jakie miejsce ma właśnie wspólnota religijna. Rzeczywiście, kościoły przyciągają wiernych i tam tak jak powstają polskie sklepy, tak są odprawiane msze w języku polskim i rzeczywiście tam są skupiska Polaków. Tylko pytanie jest, na ile oni tam wejdą, pomodlą się i wyjdą i o sobie zapomną, a na ile się rzeczywiście tam ze sobą zaprzyjaźnią i będą tworzyli jakąś wspólnotę. Ale to jest bardzo dobra uwaga i rzeczywiście tak jest. No i właśnie dlatego, że jest nas tak dużo, to są właśnie kościoły, że w języku polskim, tak samo jak są polskie sklepy, tak samo jak przyjeżdżają polskie kapele tam, bo mają tam ogromną, ogromną widownię, rzeszę Polaków. To nie, żebyśmy tak na swoich nie psioczyli, to rzeczywiście to nie jest do końca tak, że jesteśmy tacy źli, jak wyjedziemy, tylko po prostu mieszamy się z tłumem niejednokrotnie i
jakby asymilujemy się, to trzeba podkreślić, że się dobrze asymilujemy, jesteśmy dobrymi imigrantami tam potrzebnymi, właśnie zwłaszcza dzisiaj w dobie tego, co się dzieje na południu Europy, to właśnie Polacy są bardzo cenieni jako pracownicy też i jako imigranci. Natomiast właśnie z tego powodu, że się tak dobrze asymilujemy i mieszamy z tłumem, no to czasami zapominamy o sobie nawzajem. Dużo czasu rozmawialiście o przyczynach gospodarczych, też zastanawialiśmy się, dlaczego Amerykanie są biedni, czy wrócą. Raczej moim zdaniem nie wrócą, bo są będą biedni. Muszę pytać na temat tego, jak gospodarka polska może się obudzić, ale zastanówmy się, co będzie, jeśli oni nie wrócą. No i ta pierwsza fala imigracji zaczęła się w 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam. Już dostatecznie dużo czasu, żeby te pierwsze dzieciaki, które tam zostały spodzone, były zamieszane w Polsce. Powiedz mi, jak wygląda, być może odpowiedzieć w swojej książce, jak jeszcze nie czytałem. Powiedz mi, jak wygląda kwestia tożsamości tych dzieci? Czy one się w jakiś sposób, czy były polskie, czy to jest jakiś taki mały synkretyzm, czy już kompletnie zostały zasygnowane przez tę kulturę lokalną? Jeżeli oni nie wrócą, ci ludzie młodzi, którzy wyjechali, no to mamy już do czynienia z potężną taką wyrwą demograficzną i z tym, że oni nie urodzą dzieci w Polsce. I to już mamy teraz z tym do czynienia. I czy będziemy jeszcze mieli przez parę lat z tym do czynienia? Natomiast te dzieci, które urodziły się tam, to tak jak powiedzieliśmy na samym początku tego spotkania, one zaczynają mówić bardziej płynnie w języku angielskim na przykład niż w języku polskim. I bardzo ważne jest tutaj, żeby rodzice tak krzewili ten język polski, żeby one chodziły do polskich szkół. Takie są oczywiście na wyspach też, w Stanach i wszędzie. Słucham? To jak go nazwiesz, to już tak będzie. Mam pytanie takie z innej strony. No więc zaobserwowałam sobie w każdym obszarze pomocy, która mi się wyjechała. I powiedziałaś, że jednym z takich punktów zwrotnych w życiu jest to, że wracamy, bo mamy tu rodzinę. Tak? Ale czy te pięć rodzin już nie osłabły tak naprawdę? Nie wiem, czy pan żart był taki, że jeden z punktów rodziny wyjechał za pieniądze. I wtedy już się pojawia ten problem o sierotstwa, że ta rodzina już tak naprawdę nie potrafi żyć w innym domu. Że tata ze Skype'a nie jest ten tata, który przyjedzie i jest w domu na weekend. Że to na momencie przyjeżdża ojciec na weekend, matka tak naprawdę nie potrafi się z nim porozumieć, gdy on jest w domu. Przez Skype'a ok, ale po prostu nie sprawa, czy to będzie już takie słabo, że no, bardzo ważna kwestia, no właśnie, bo to też jest duży problem społeczny, tak jak ten problem, że nie będzie się kto miał zająć tymi rodzicami tych ludzi, którzy wyjechali, tak bardzo ważna jest ta kwestia, że palimy mosty, kiedy wyjeżdża na przykład żona, a mąż zostaje w Polsce, czy odwrotnie, to wtedy te więzi bardzo, bardzo mocno słabną i trzeba podejmować decyzję, albo on jedzie tam, albo ona wraca tutaj. I tak jak powiedziałaś, ja powiedziałam wcześniej, to ten moment, kiedy dzieci zaczynają, na przykład dzieci w Polsce, nie poznawać swojej rodziny tam, tak jak było z tą kobietą, która miała w Warszawie bratanka i on zaczął do niej mówić, proszę pani, tak? I to jest ten moment, kiedy ktoś zaczyna świecić się taka lampka, że może jednak trzeba wrócić, że może jednak te pieniądze nie są warte tych więzi rodzinnych, które oni tutaj tracą. Mówiliśmy tutaj o tym właśnie pieniądzach często, jako o takim powodzie, dlaczego ludzie wyjeżdżają z Polski, ale właśnie tak jak spotkałem się w swoim życiu historię znajomych często, te historie są takie, że rzeczywiście pieniądze są tam lepsze, jest tam jakieś godziny życia, ale tak jak mówiliśmy często, te prace są poniżej kwalifikacji, poniżej doświadczenia. Też spotkałem z takimi historiami, gdzie tą blokadą powrotu jest jednak jakiś rodzaj wstydu, czy to jakoś pojawiło w tej historii. Czyli krótko mówiąc, nie wiem, na przykład ludzie, którzy wyjechali dawno do Stanów Zjednoczonych, kiedy
można było zrobić, krótko mówiąc, za te pieniądze zarobione w Stanach, otworzyć sklep czy zbudować dom. Teraz mogą tam ludzie żyć, ale już po powrocie nie będą mogli sobie pozwolić na to mogli sobie pozwolić jeszcze kilkadziesiąt już w tym momencie lat temu. Naturalnie to się w książce pojawia. Jest taki moment właśnie wstydu, który blokuje przed powrotem. Na przykład jest historia osoby, która wyjechała, wraca i po roku, no dosłownie po 12 miesiącach, znajomi pytają, czy pożyczy im pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To jest taki mit tego, że jeśli się wyjeżdża, to od razu jest się bogatym, ma się pieniądze i tak dalej. Oczywiście te wizje ułatwiają i czasami wstydzimy się tego, co robimy, opowiadamy znajomym, że robimy coś więcej, jesteśmy tutaj, chwalimy się no, na przykład teraz na wszechobecnym Facebooku, na mediach społecznościowych pięknymi fotkami, ale tak naprawdę ambicje mamy głęboko schowane w kieszeni, bo musimy robić coś zupełnie innego niż nasi znajomi, którzy zostają w Polsce, którzy na przykład z nami studiowali. A teraz znajdują się zupełnie gdzieś tam wyżej, realizują się zawodowo zgodnie z tym wykształceniem, które zdobyli tutaj. A tam te osoby, które wyjechały, no muszą robić coś zupełnie, zupełnie poniżej swoich kwalifikacji. I witamy wicenaczelnego tygodnika do rzeczy. Ja też trochę zainspirowany pytaniami, ale tak chciałem też powiedzieć, bo tutaj migracja to zjawisko społeczne, więc może wrócę do tego. Swojej profesji, czyli ekonomicznej, czy to ma w ogóle znaczenie dla nas tutaj w kraju ekonomicznym. Więc powiem tak, dlatego też mnie to zainteresowało, to ma ogromny wpływ. My dzisiaj sobie robimy pewne pretensje, że w roku 2030-2040 ZUS zbankrutuje, że go nie będzie. Czyli działać należy dzisiaj. Natomiast wypuszczamy od 2 do prawie już 3 milionów osób, które były wkalkulowane właśnie w ten system. Ich już nie ma. Więc my wiemy, że ten system skończy się katastrofą, którą przyjmiemy my, którzy tutaj zostaliśmy. Dodatkową rzecz, co jest najważniejsze i uważam, że to jest bardzo ważne dla Polaków, to są ta część społeczeństwa, która ma ten gen przedsiębiorcy, którzy mimo niesprzyjających warunków są w stanie prowadzić działalność gospodarczą nawet w Polsce. Bo to, że w Singapurze się lepiej prowadzi działalność gospodarczą, to mogę się założyć, gdyby ktoś z Singapuru przyjechał do Polski i bankrutuje po 3 dniach, a Polak w Singapurze założył wielką korporację. I to jest nasza siła. My wyszliśmy tak naprawdę prawie 3 miliony tych najlepszych, którzy sobie tam dają radę właśnie z tym stylem, z tą alienacją, z tą barierą językową, z tą tęsknotą i oni tam są. I ja pamiętam, jak ku wielkiemu zaskoczeniu Brytyjczycy głosowali za Brexitem i my rozmawialiśmy, mieliśmy taki kontakt właśnie przez ZDB, dostaliśmy informację, no i co się tam stanie z tymi Polakami. Następnego dnia było spotkanie, trudno powiedzieć, to urzędnik, jakiś alianta podsekretarza, który powiedział tak, że ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bądź pracują w Wielkiej Brytanii, na pewno się nic nie stanie. Większość Polaków, którzy rzeczywiście tam pojechali, oni nie czerpią z tego, co było główną przyczyną Brexitu, czyli z obietnic społecznych. To nie są Polacy. To są ci, którzy budują zamożność Wielkiej Brytanii. Czyli wracając do tego i też do pana pytania, dlaczego dzisiaj rządzący tego nie widzą? Nie widzą tego, że zaczynają przegrywać szanse, bo kiedy dojdzie do tej pięknej katastrofy, to już będzie za późno, że nawet zmiana systemu podatkowego i zwolnienie na 5 lat od jakiejkolwiek podatkowej niczego nie zmieni. Także rzeczywiście powiedziałbym tak, że ambicja jest, na przykład emigracja jest pewnym zjawiskiem społecznym, ale jest silnym zjawiskiem gospodarczym. Ponieważ takie, według mnie Ukraińcy nie zastąpią tego potencjału intelektualnego, który my straciliśmy i wykształciliśmy przez tyle lat. Bo do nas nie przyjadą Ukraińcy, którzy są lekarzami czy naukowcami, bo już Unia Europejska do nich zniosła wiedzę i już tam pojadą właśnie. U nas zostaną rzeczywiście niektórzy zbieracze pluskawek, którzy rzeczywiście zapewnią tą lukę i znowu znajdziemy się kraj, który rywalizuje prostym produktem o niskim koszcie. Także z punktu widzenia ekonomicznego rzeczywiście to zjawisko ma ogromne znaczenie, więc jeżeli no, rzeczywiście ci Polacy stamtąd nie wrócą, to nas czeka niestety katastrofa
gospodarczym, zmiany w systemie podatkowym, czy umożliwienie młodym Polakom dzisiaj prowadzenia gospodarczej jest mas, a nie mailing dla kolejnych kadencji. No właśnie, myśmy powinni zrobić wszystko, żeby oni tutaj wrócili, bo tak jak Pan powiedział, oni są bardzo i utalentowani, i przedsiębiorczy, to jest ta żyłka, tak, do robienia interesów. No i na przykład ci, którzy wyjeżdżają do Stanów, no bo w Stanach przecież mamy problem, bo mamy pierwszy problem administracyjny, czyli trzeba zdobyć wizę, żeby tam wylecieć, tak? Ale my to obchodzimy, kluczymy, dostajemy wizę turystyczną, na niej pracujemy i tak dalej. Zawsze sobie jakoś tam radzimy. I potem, no potem są problemy, bo na turystycznej nie można pracować, trzeba wrócić po pół roku też i tak dalej. Ale niektórzy się nawet tym nie zrażają, zostają, siedzą tam, bo tam wiedzą, że mogą zarobić, zakładają swoje biznesy i tak dalej. I teraz, żeby oni tutaj wrócili, no to apel też do Pana i do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, żeby jednak te zmiany w systemie podatkowym jakoś gdzieś tam mocniej jeszcze naciskać i żebyśmy rzeczywiście mogli też stworzyć przychylne środowisko do tego, żeby oni mogli wrócić, bo to chyba głównie o to chodzi, o to środowisko, o to łatwiejsze życie, nie tylko kulturalne i takie, żebyśmy się asymilowali, ale chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy mogli tutaj łatwo żyć, czuć się bezpiecznie. To jest takie podsumowanie już tego spotkania chyba, właśnie czuć się bezpiecznie, móc założyć rodzinę, żebyśmy mogli tutaj w Polsce czuć się tak, jak czujemy się tam na Zachodzie, bezpiecznie, mając pieniądze w kieszeni i jeszcze czując, że państwo jest przyjazne. No i musimy oczywiście zapobiec tej katastrofie demograficznej, temu, o czym Pan powiedział. No właśnie, może... Wydaje mi się, że to, co Pani zrobiła, to jest tylko i wyłącznie jeden z trzech obrazków, który powinien być przedstawiony, a zaraz powiem o jakich dwóch obrazkach jeszcze ze swojej strony chciałbym, żeby powstały i oczekiwałbym od Pani kontynuacji. Może Pan je namaluje, albo wspólnie. Dokładnie uzupełnienie, proszę zaprzeczenie to, co przed chwilą Pan mówił. Po pierwsze, nie spodziewam się, że ktokolwiek tym razem to na sobą, po drugie, nie uważam, że powinno się zabiegać, żeby powrócili. Po trzecie, nie uważam, że się stała jakaś straszna katastrofa. Polska przeżywała już wiele migracji w swojej historii, potrafiła budować silne społeczeństwo. Kiedy powstawała rzeczywiście możliwość, granta społeczna potrafiła się budować. Nie uważam, że byli tak najlepsi, bo to znaczy, że ci, którzy zostali, byli traktowani jako bezradni, a nieprawda, potrafią rozbudować kraj, potrafią rozbudować poziom rozwoju, który z czasem jestem przekonany, że będzie zachwycany, jestem przekonany, że w ciągu 25-30 lat będzie jedną z silniejszych gospodarek w Europie. To wszystko od nas zależy, ale nie tylko od tych, którzy wyjechali. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że to brakuje mi dwóch obrazów. Znaczy, jednak bym chciał, żebyśmy zobaczyli pomagę emigracji od ambicji. Chciałbym zobaczyć, co by było, gdybyśmy napisali książkę powrót ambicji, czyli tych Polaków jednak już wrócą. Bo ja mam znowu znajomych, że po 7 latach wracają i dużo rzeczy, nie dlatego, że nie wyszło, po prostu taki akurat model w swoim życiu się pojawił, więc to nie jest tak, że nikt o nich nie zabiegał, nikt nie stworzył zazwyczajnych, ale po prostu zdecydowali się wrócić. Więc ten powód ambicji by był ciekawy, jak to drugi obrazek, do tego namawiam. Na trzeci obrazek to jest imigracja ambicji, czyli wszyscy, którzy po raz wyjechali. Ja uważam, że ci Ukraińcy, Białorusini, Wietnamczycy, Chińczycy, naprawdę jest bardzo dużo też, ja sam w świetnym kształcie, mam wokół masę sąsiadów, szkoła są świetne dzieci i bardzo inteligentne, uczące języka polskiego, chcące tu mieszkać, to też jest potencjał, to też jest nasze społeczeństwo, które się wytwarza i oni też zbudują przyszłość w kraju. Część będzie lekarzami, część będzie zbieraczami ustawy, to jest naturalne, tak jak Polacy, nie wyjechali sami lekarze i prawnicy, tylko wyjechali tacy i tacy. Każde społeczeństwo, każda struktura społeczna jest odzwierciedlana w migracji, więc to jest jakby
pytanie, kiedy na tej książce tego sam? To jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli wydawca to obecny na tej sali będzie zainteresowany, to oczywiście zrobimy przy pomocy pana Artura takie dwa kolejne obrazy. Bardzo ważne to, co pan powiedział, te powroty też są bardzo ważne i to też są bardzo ciekawe historie tych osób, które wyjechały, ale stwierdziły, że jednak to nie jest to i wracamy do Polski. To są głównie osoby takie patriotyczne, związane też bardzo mocno z Polską, ale nie można powiedzieć, że te osoby tutaj opisywane nie są patriotami, zresztą one to mówią, werbalizują, że są patriotami, czują się patriotyzm i tak dalej, zostają wychowani w takim duchu patriotycznym, natomiast ta ojczyzna ich trochę zawiodła, tak? Oni musieli jakby w pewnym momencie stwierdzić, że to nie wystarczy, że ja kocham Polskę, ale chcę też zarabiać i chcę też założyć rodzinę tam, gdzie mam pieniądze. Zauważmy też, że to jest niekoniecznie teraz, tak? Teraz mamy trochę lepszą sytuację gospodarczą, ale też nie taką tam znowu szałową. Natomiast wtedy w 2004 roku to była rzeczywiście bardzo mocno odczuwalna taka bezrobocie, głównie właśnie w rejonach, które też tu są opisywane, Warmia i Mazury, Podlasie, tam jest też Pomorze, w Ustce wtedy pamiętam 19% bezrobocia, to jest no, jednak dla młodego człowieka to jest bardzo dużo, bo w tej grupie, która kończy studia, to bezrobocie zawsze jest jeszcze wyższe, tak? Pan doskonale wie, bo pan jest ekonomistą, 24 do 30 i ta grupa po 55 roku życia to zawsze są te osoby, które zmagają się z bezrobociem niejednokrotnie. Więc rzeczywiście patrioci wracają, ale wracają też tacy, którzy tracą te więzi rodzinne i wracają ci, którzy myślą, hej, skoro tutaj mam taki sklep, to może w Polsce teraz też go otworzę, bo w Polsce jeszcze takiego nikt nie wymyślił. I to są właśnie te osoby, które też wracają, te przedsiębiorcze, które zauważyły, będąc na Zachodzie, pewną niszę w Polsce właśnie paradoksalnie, gdzie tam na Zachodzie coś już hula, a u nas dopiero można by było to otworzyć. Proszę Państwa, gdybym wiedział, że będzie tyle pytań, to sam bym nie wiedział na początku. Myślę, że na tym poprzestaniemy zgodnie z świętą zasadą dietetyków, którą z tobą trzeba wstawać, kiedy jeszcze ma się ochotę coś zjeść, zostawmy lekki niedosyt sobie, bo na ten niedosyt będzie nasycić książkę do kupienia. Nie wiem, czy chcesz jakąś puentę dodać do tego. Myślę, że mam obok bardziej doświadczonego dziennikarza. Puenta jest taka, no nie wypominałem. Puenta jest taka, proszę Państwa, że książka naprawdę jest warta przeczytania, a żeby ją przeczytać, to ją kupić. A doskonała puenta. To można uzyskać autograf i ja swoją rolę tutaj na tym spotkaniu skończoną. Zostawiam autograf Państwa. Dziękuję serdecznie za przybycie. Bardzo dziękuję za udział, za czas poświęcony i Państwu również dziękuję. Mam jakby...